kolejny punkt naszych obrad to jest utworzenie zespołu szkół ogólnokształcących nr 19 w Krakowie Osiedle Wiklowe 35. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1197. Pierwsze czytanie referuje pan dyrektor Andrzej Adamczyk. Zapraszam. Projekt prezydenta miasta Krakowa 1187 w sprawie utworzenia z dnia 1 września Jednostki Budżetowej Rady Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, z którego składu odchodzi gimnazjum nr 45 oraz szkoły liceum ogólnokształcące Krakowie. Dziękuję panu dyrektorowi. W tej kwestii zajęła stanowisko Komisja Edukacji jednomyślnie 12 głosami za, przyjęła pozytywną opinię. Czy do stanowiska innej komisji nie widzę, stanowiska grup radnych nie widzę, otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Pani Anna, teraz zapraszam panią przewodniczącą Komisji Edukacji. Ja myślę, że warto do protokołu tutaj powiedzieć następujący fakt, że mieszkańcy dzielnicy są jakby podzieleni co do tego, gdzie miałaby być siedziba tego zespołu. W związku z tym do drugiego czytania, czyli za dwa tygodnie, najprawdopodobniej zostanie wypracowany adres zespołu szkół. A to będzie zależało, z tego co się dowiedziałam od przedstawicieli dzielnicy, od tego, na co będzie przeznaczony budynek po tej szkole, która rozwoju po prostu. I bo tam są różne opcje rozważane. Dlatego no, warto powiedzieć, że ta siedziba, która jest w nazwie szkoły, nie jest jeszcze do końca przesądzona. Dziękuję. Skopie to było, pamiętamy, że może być zgłaszanie poprawki i też może być autoprawka. Proszę państwa, czy jeszcze ktoś z państwa chciałby? Proszę bardzo, pani radna, zapraszam. Ja bym chciała wrócić do takiego, wydaje się, całkiem dobrego pomysłu, że w momencie, kiedy następuje albo przeniesienie szkoły, albo likwidacja, to trzeba byłoby najpierw sprawdzić bazę, prawda? I wydaje mi się bardzo istotne, że w momencie, kiedy dwie szkoły mają zostać umieszczone w jednym budynku, to trzeba naprawdę zrobić porządny audyt obydwu budynków, sprawdzić wyposażenie i na pewno przenieść te dwie szkoły do budynku, który jest, gwarantuje lepsze warunki dydaktyczne i wszelkie inne, prawda? I wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy trwa dyskusja, bo w społeczności lokalnej trwa dyskusja i zdania są podzielone, który budynek jest lepszy, to naprawdę ważne byłoby do tego podejść profesjonalnie, tak żeby te dzieci, które mają przecież połączenie gimnazjum z liceum, żeby faktycznie warunki, jakie tam będziemy im oferować i możliwości rozwoju były wzięte pod uwagę. Szkoda w tym momencie zaprzepaścić taką szansę, żeby naprawdę dobrać dobrą bazę. I przy okazji proponuję naprawdę przegląd wszystkich budynków, całej bazy szkolnej w mieście Krakowie i zrobienie porządnego audytu, tak żebyśmy na przyszłość nie mieli takich problemów. Bo w tej chwili jest problem i on niekoniecznie jest racjonalnymi argumentami wytłumaczony, dlaczego tak, a dlaczego nie tak. No bardzo proszę, żeby to jednak na tym się zastanowić poważnie. Dziękuję pani radnej. Czy jeszcze raz proszę drugie wystąpienie pani radnej Patenty, śledztw pan radny Koręcki, a to za chwilę bardzo proszę o jedną proszę. No tak, ja tutaj bym jeszcze dodała do tej wypowiedzi następujący fakt. Przeżyliśmy na własnej skórze to, że szkoły buntowały się przeciwko jakimkolwiek organizacji pracy. Tutaj te dwie placówki, w cudzysłowie, dogadały się, są zgodne co do tego i cała dzielnica i społeczeństwo jest zgodne, że jedną z tych szkół można zlikwidować i połączyć te dwie szkoły i tak, żeby były w jednym budynku. Dlatego tym bardziej trzeba uszanować zdanie tej społeczności lokalnej i przychylić się do takiego rozwiązania, które będzie dla nich przez duże N najbardziej optymalne. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Koręcki, zapraszam. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący, wysoka rado. Popieram głos pani przewodniczącej i pani radnej Barbary Nowak, ponieważ zapewne kto zna część mojego wypowiadania, będzie się w ogóle stało, ale jakoś się już wydało, trzeba teraz pościerać, w związku z tym
jakby nie doszło do przegłosowania likwidacji tych dwóch placówek, to by tego problemu dzisiaj nie było. Natomiast jeżeli problem jest, to wnioskuję o rozwiązanie tego problemu z korzyścią dla dzieci przede wszystkim. I powiem tak, że gimnazjum 45, które mieści się na siedlu Willowym, jest w centrum tych wszystkich ośrodków, a tych ośrodków jest około 11. Natomiast liceum, które jest 16, które mieści się też na Willowym, ale przy ulicy Bulwarowej jest na wysokości działek ogrodniczych. I że tak powiem, stan budynku jest troszkę w gorszej sytuacji, ponieważ to, co mamy z informacji, między innymi to, jak byłem radnym, i to, co obecnie na dyżurze przyjmuje się mieszkańców. Znaczna część i większość mieszkańców jest za tym, żeby to zostało na Willowym 45 w obecnym gimnazjum. I droga do szkoły bezpieczniejsza, i przystanki tramwajowe, i autobusowe, i busowe przystanki są bliżej. Dlatego również wnioskuję o rozważenie możliwości, panie dyrektorze, i podjęcie takich konkretnych decyzji, żeby tej społeczności wyjść po prostu naprzeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Dworeckiemu. Panu Dworeckiemu chodziło o to, jak radny dzielnicy, bo zbyt radny jest obecnie cały czas miasta Kraków. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Proszę uprzejmie, pan radny Stanisław Radko. A tak jest. Dziękuję. Ja oczywiście podzielam te poglądy, że naprawdę trzeba się przyglądać sytuacji, tym bardziej, że na Bilogu 45 to była gdzieś moja młodzieńcza szkoła. Natomiast powiem tylko tyle, że trzeba mieć badać stan techniczny budynku. Przestać się cieszyć, jeżeli się chce wprowadzić szkołę, to trzeba tu wziąć, jakie ewentualnie są potrzeby remontowe, jaki jest stan techniczny, już pomijam fundamentu i tak dalej. I również proszę zwrócić uwagę, jaki jest stan PWOŚ. Bo tak się dziwnie składa, że kiedy nowe podmioty przyjmują jakieś obiekty gminne, to są same schody odnośnie wydania zgody na przeciwpożarowe, więc może się okazać, że jedna szkoła po prostu jest w lepszym stanie, ale musi doprowadzić do właściwych przepisów poprzez nałożenie dużych pieniędzy do dostosowawców, więc to też jest bardzo ważne. Stan techniczny budynku i ten, który jest lepszy, tam chyba młodzież powinna pójść, natomiast oczywiście zgoda społeczności jest ważna, żeby nie było tak, jak było na Gorzówce, pamiętam, że szkoła podstawowa z gimnazjum walczyły między sobą cały czas, bo po prostu też był problem przeniesienia do jednej szkoły, ale tego nie chciałem. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę. Zatem czy projektodawca chciałby się ustosunkować do tych głosów? Nie, nie widzę. Dziękuję za ten. Stwierdzam, że rada odbyła przeczytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 statutu miasta Krakowa określam termin zmian poprawek na dzień 3 kwietnia 2013 godzina 15 i ostateczny termin poprawek na dzień 5 kwietnia 2013 godzina 15.